Tak, i teraz tak, taka część, co właściwie nie powinnam może o tym mówić, bo nigdy się jakieś, ostatnio miałam taki jakiś wywiad i za coś próbowano mi mówić o nagrodach, to bardzo szybko poprosiłam, żeby o nagrodach nie mówili, bo nie wydaje mi się to takie bardzo ważne. No ale skoro jest taka sytuacja, to ja mogę przynajmniej, bo tych nagród naprawdę się posypały się w Polsce po waszym powrocie. Tak się stało, że do ostatniej chwili właściwie ciągle coś się otrzymuje, coś mam, a to ministra kultury sztuki, a to wielka nagroda. Ale muszę powiedzieć o tych nagrodach, które mi sprawiły największą przyjemność, może snobistyczną, nie wiem. Mianowicie nagroda austriacka za wiersze. Konsul austriacki to jest ta przydzielana przez nich. Druga nagroda, która była taka dla nas także bardzo taka ciekawa i przyjemna, to był Columbia University. Zresztą ja nie wspomniałam o tym, że moja córka się przeniosła ze Stony Brook na Columbia i skończyła Columbia. I tam potem wykładała nawet. Więc to te dwie. No, Nagroda Solidarności, którą dostałam równocześnie z Lutosławskim i którą przyniesiono mi skrycie. Znaczy przyniesiono tak, nie było żadnego, po prostu przyniesiono do domu. I właśnie było mi strasznie przyjemnie, że Lutosławski także dostał nagrodę wtedy. Z którym byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni, także o nim nie wspomniałam, a naprawdę to jest człowiek jak perła, trzeba go wspominać. No tu jeszcze, to chyba, aha, no a największą przyjemność to mi sprawiło z kolei, że też się tutaj ośmielę to powiedzieć, to jest to jest po francusku. To znaczenie, które dostaje się bardzo. Ja już zaczynam brakować mi słów, więc że to mi sprawiło wielką przyjemność. Po prostu dlatego, że ja tę Francję po prostu kocham. Dla niej pracowałam i zawsze tak się czułam, że ja im daję, a oni w ogóle tego nie zauważają. I nikt tego nie. Tymczasem zauważyli. To było też przyjemne, że ta praca się opłaciła, bo ta ilość rzeczy i poetów, których ja tłumaczyłam z francuskiego, to naprawdę jest. Jest nie taka częsta, także Francuzi się dobrze spisali, a potem jeszcze się świetnie spisali Amerykanie, bo mi dali nagrodę Miłosza, to taka nowo ustanowiona nagroda. Czyli właściwie już teraz mogę spać spokojnie, już nie będzie żadnych nagród i nie potrzeba, obejdzie się. Już nie mówię o tych, bo w Polsce w ogóle jest mania trochę dawania nagród, bo nie, tacy debiutanci czasem przysyłają swoje wiersze i piszą tam, że właśnie był odznaczony w takim, w konkursie gdzieś tam, no nie wiem, no mazowieckim to nie za dużo, tylko gdzieś w jakimś miasteczku, coś takiego. Każdy kocha nagrody, ale wielcy pisarze się źle wyrażają o nagrodach. Uważają, że nagrody to jest niedobra rzecz i że to człowiekowi nie robi dobrze. Jak dotąd to się nie skarży, bo się tym po prostu bardzo nie przejmuje.